Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Matki Bożej, do wszystkich dzieci Bożych, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego serca, zapraszam was do oddania się modlitwie, zjednoczeni jako jedno. Siła modlitwy jest niezwykle cenną bronią dla moich dzieci, jest tarczą, która chroni, kotwicą, która utrzymuje duszę w bezpiecznym porcie, jest laską, która utrzymuje was w stabilności, jest wodą na chwilę pragnienia, spokojem, pewnością, która zwiększa wiarę, aby pracować w winnicy mojego Syna. Każda modlitwa jest duchową zasługą, która zwiększa waszą energię, dodaje wam sił witalnych, dodaje wam odwagi w obliczu wszelkich przeciwności. Modlitwa pozwala człowiekowi zanurzyć się w harmonii i sprawia, że staje się on odbiorcą wszystkich błogosławieństw, które pozostają w całym stworzeniu. Błogosławieństwa te pozostają zarezerwowane, ponieważ nie znajdują dla człowieka odpowiedniego miejsca, na które mogłyby zstąpić. Modlitwa czyni ten cud, który sprawia, że te błogosławieństwa zbiegają się ku człowiekowi, wynosząc go do miłości Boga ponad wszystko i ceniąc wezwania nieba. Oto powód, dla którego nieustannie wzywam was do modlitwy, aby z każdym dniem posłuszeństwo wzrastało w tych, którzy są moi, bardziej z każdym dniem. Dzieci, armie zła pędzą w stronę ludzkości, rozprzestrzeniają się po ziemi jak cień i krok po kroku pozostawiają po sobie cierpienie, cierpienie i jeszcze więcej cierpienia. Jest to plaga niewidoczna dla ludzkich oczu, ale niszcząca, która podkopuje człowieka nie tylko od wewnątrz, ale i na jego ciele. Kielich będzie się nadal wylewał, powoli, ale sekunda po sekundzie. To przybliża codzienność do tego wszystkiego, co wam zapowiadałam przez cały czas. Nie zapominajcie, że ogień wznosi się ku powierzchni ziemi. Świt przyniesie cierpienie, tragedię, śmierć, człowiek będzie poruszony w obliczu własnego zła. Zobaczycie, jak żółć ludzkiej głupoty, egoizmu, fanatyzmu przyniesie ludzkości jeszcze jeden smutek. Zło opętuje tych, którzy żyją bez miłości, a brak miłości do Boga i do bliźniego rodzi egoizm, a egoizm, fanatyzm. Mój lud musi zachować czujność. Wiecie, że nadszedł czas wypełnienia się proroctw, a te poprzednie chwile to bóle porodowe, wszystko wypełni się zgodnie z tym, co zostało wskazane, jedno po drugim, krok po kroku. Dzieci, nie próbujcie mierzyć czasu Bożego waszym, kilka proroctw może się zbiec w ciągu kilku dni, ponieważ czas przyspieszył. Moi aniołowie są przygotowani do obrony moich dzieci. Moment, w którym każdy z was skonfrontuje się z własną prawdą, jest coraz bliższy, ostrzeżenie jest coraz bliższe. Módlcie się, czyńcie zadośćuczynienie, pokutujcie, nawracajcie się, nie pozwólcie, aby zamęt zawrócił was z drogi, pomagajcie sobie nawzajem, pozostańcie zjednoczeni, nie rozdzielajcie się. Zachęcam was do codziennego odmawiania Różańca Świętego. Nie ustawajcie w odmawianiu Różańca Świętego, nie zatrzymujcie się na tej drodze modlitwy za Kościół i za siebie. Moje dzieci, bądźcie narzędziami miłości, które wznoszą modlitwy za całą ludzkość. Moje dzieci są odważne. Wiecie, że was chronię, że jestem przed wami z wyciągniętą ręką, aby was wprowadzić do mnie i zabrać do mojego Syna. Dzieci mojego serca, wołam do każdej istoty ludzkiej, abyście kontynuowali tę stałą modlitwę, nie tylko słowem, ale modlitwą czynu, ofiarowaną za całą ludzkość. To nie są chwile, abyście byli zaniepokojeni, ale abyście odzyskali stracony czas i ponownie weszli na drogę,
która doprowadzi was do mojego syna. Nie bójcie się, jako matka, która bezgranicznie kocha swoje dzieci, jestem tu, aby dać wam te pilne zalecenia, jeśli moje dzieci będą posłuszne, surowość tego wszystkiego, co nadchodzi, nie będzie miała wymiaru, który jej towarzyszy. Jeśli nie zmienicie swojego postępowania, wszystko spadnie na ludzkość z taką intensywnością, z jaką popełnia się sam grzech. Nie obwiniajcie Boga za winy człowieka. Kościół będzie przeżywał swój największy kryzys, porządek zostanie zatarty. Ziemia będzie nadal splamiona niezliczonymi zbrodniami. Z dnia na dzień rośnie ohyda. Wzywam moje dzieci, aby chroniły niewinnych, aby utrzymywały młodzież oddzieloną od skażenia świata, od idei komunistycznych, które w tym czasie pojawiają się z mocą, aby przygotować swoją ofensywę. Wy, dawcy miłości i posłuszni wezwaniom mojego syna i moim, musicie odmawiać w waszych domach różaniec święty, aby zapewnić jedność w rodzinie i oddalić zło. Nadszedł oczekiwany czas, czas zapowiedziany, czas, który nie jest czasem. Intensywne światło, które będzie się rozchodzić z krzyża miłości w niebie, da wam znać, że nadszedł czas. Słońce się schowa, a żar, który przyjdzie z wysoka, da się odczuć wszystkim ludziom w ciele. Nie będzie miejsca do ukrycia, wszyscy ludzie zobaczą i poczują żar ognia, który przychodzi z wysoka. Zobaczą też swój stan wewnętrzny. Nie bójcie się, dzieci moje, czuwajcie, abyście nie popadli w grzech. Idźcie do spowiedzi i pokutujcie z całego serca, bo w ten sposób oświecę wam drogę. Każde wierne dziecko jest apostołem tego czasu, każde musi być światłem w świecie. Nie mogę przemówić do was w sposób bardziej spokojny przed zbliżającym się cierpieniem, nie mogę ukryć przed moimi dziećmi cierpienia, które ciąży nad całą ludzkością. Tak, wzywam was, abyście odwoływali się do nieskończonego miłosierdzia i w szczególny sposób podwoili modlitwę. Jeśli zintensyfikujecie odmawianie różańca, ja wstawię się za wami, aby zmniejszyć to wszystko, co nadchodzi. Jest sprawą pilną, aby echo miłości człowieka rozbrzmiewało w każdym sercu, w każdym domu, w każdym kraju. Macie do dyspozycji potężną broń, jaką jest różaniec święty. Nikt, kto odwołuje się do boskiej pomocy, nie zostanie opuszczony. Pozostaję niewzruszona tu, przed moimi dziećmi, aby was bronić i zachęcać, aby były światłem narodów. Pozostajecie w moim sercu, Matka Boża.